Rozmowa Polskiego Radia 24. I przede wszystkim Państwa gość. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Pośle. Mieczysław Kasprza, Polskie Stronnictwo Ludowe. Witam Pana redaktora, witam Państwa. Małe ugrupowanie z małą liczebnie liczbą posłów w parlamencie, ale za to na ustach wszystkich. Małe. Myśli Pan redaktor o polskim stronictwie? Małe ugrupowanie, może liczebnie w tej w parlamencie. chwili W, parlamencie, w, parlamencie, w parlamencie. ale jaka historia, jakie bogactwo, jaki dorobek Jak rozważne działanie na scenie politycznej, to wszystko się liczy Czasami można być małością wielkim Był Witos, był, był Pawlak, był, będzie Kosiniak? To znaczy Kosiniak jest no jasne. Ale nie. czy będzie premierem? Może doprecyzuj. To w tej chwili są takie fejtziosy. Wiem, do czego pan redaktor zmierza. Premierem, dzisiaj już czytałem, że prezydentem. Ale to będzie... jest zamysł Grzegorza Schetyny nieco nie, głębszy nie, i dalej nie. idący. My się kierujemy własną polityką w Polskim Stronnictwie Ludowym. Mamy przebogaty program, dobry program dla ludzi i nie chciałbym, żebyśmy byli ustawiani pod czyjeś dyktando. Natomiast to, że jesteśmy zauważeni, że to się społeczeństwu podoba, to jest zasługa Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo bardzo rozsądnie wypowiada się, ma, ma tą świeżość w sobie, niesie coś nowego dla Polski, dla Polaków, ale przede wszystkim mamy dobry program i z tym programem chcemy iść do wyborów, i myślę, że po wyborach będziemy rozmawiać dalej. Jak do tej pory zwykło się mawiać, że to zawsze wygrywał koalicjant PSL-u, tak w tej chwili to PSL stało się tym ugrupowaniem, które koalicję zawiązuje. Bo razem z Wami w koalicji już i nowoczesna, którą wspieracie. Poprzez to, że chociażby Jacek Protasiewicz z Unii Europejskich Demokratów był u was, przeszedł do Nowoczesnej, i macie też Sojusz Lewicy Demokratycznej. Wsparliśmy nowoczesną, dlatego że polskie stronnictwo chce łączyć, a nie dzielić. I taki sygnał, jak poszedł do społeczeństwa, że jednak można komuś zaszkodzić, rozpada się jakaś partia, nie ma klubu parlamentarnego. Wsparliśmy i dalej będziemy tak postępować. Będziemy chcieli łączyć, bo dojdzie z tych podziałów na polskiej scenie politycznej. One są zbyt głębokie i jeszcze bardziej się nasilają, więc myślę, że trzeba zacząć. Wszystkich angażować do tego, żeby połączyć z polską scenę polityczną polskie społeczeństwo, bo społeczeństwo jest ogromnie podzielone. To kogo pan będzie łączył, panie pośle? wszystkich, którzy będą chcieli współpracować. My swój program, tak jak w dniu jutrzejszym, przedstawimy program dotyczący polskiej energetyki, reform polskiej energetyki, przemiar sposobu wyjścia z tego klinczu, bo w tej chwili mamy klincz energetyczny i brniemy coraz bardziej w to wszystko. Oczekujemy na ciekawe propozycje z innych ugrupowań politycznych, ze wszystkich i tutaj nie... A rozliczy. jaki jest wasz pomysł na rozwiązanie problemu energetycznego? To przede wszystkim musimy musimy zawrzeć konsensus ponad podziałami politycznymi bo w tej chwili wszyscy przeciwko wszystkim są i ktokolwiek by wyszedł z jakimś pomysłem racjonalnym to ten pomysł jest na, na przedbiegach wypalany Polskę czekają przemiany energetyczne tak jak idzie cały świat i cała Polska my musimy musimy ludziom powiedzieć ludzie to wiedzą bo 80% społeczeństwa jest za, za energią odnawialną tylko wytłumaczyć, na czym to polega. Wytłumaczyć Polakom, wytłumaczyć górnikom, że by nie protestowali, tylko włączyli się w te przemiany, rozmawiać z ludźmi, bo tutaj odwrotu nie ma. Dzisiaj to, co zostało zafundowane Polakom, wzrost ceny energii elektrycznej, to jest przerażające, ale to nie koniec. A kto Jeżeli... dokonał tego zafundowania? Bezczynność. Bezczynność wielu, wielu ekip rządzących. Powiem wprost. A ostatnie trzy lata wprost zostały zmarnowane, bo to nawet, co zostało zostało przyjęte wcześniej, gdzieś już na końcówce, bo udało się pewne rzeczy na końcówce przyjąć. Na przykład jakie? Na przykład stałe taryfy. Prosumencki i cały, cały sektor. To zostało zlikwidowane. Wiatraki. Wiatraki zablokowano. No nie są zablokowane. Jak ja, stały, tak stoją. Panie redaktorze... To, że będą złomowane, to jest zupełnie naturalny proces. Nie, nie, nie. Dzisiaj mamy 2% w kraju miejsca, gdzie można budować, nie można stawiać wiatraki i przy tych cenach energii, to może nie jest przełomowa informacja, ale wczoraj z psewu dostałem Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej informacji, bardzo ciekawą analizę, że gdybyśmy jeden gigawatt, jeden gigawatt zamontowali więcej mocy na wiatrakach to, biorąc pod uwagę ceny bieżące 2018 roku, o 24 zł, cena byłaby niższa na megawacie. To już jest coś i takich miejsc można znaleźć bardzo dużo. Ja zaproponowałem w Sejmie obniżenie VAT-u na energię odnawialną. Nikt na tym nie traci. Nic nie, nie, nie szkodzimy. Poprawiamy klimat, żeby z 23 na 8 wyjść. To no, nawet nikt nie słuchał tego, podniesiono rękę zaurzucenia. szukać tych do Dobrych rozwiązań. Kolejny przykład. Energia... Platformy wiatrowe, to jest dobry pomysł. Platformy wiatrowe? Mm -hmm. Na morzu, tak, jak najbardziej. Tylko że do tych platform wiatrowych trzeba jeszcze całą infrastrukturę dobudować, bo jak my na Podkarpacie, na nasze Podkarpacie przyślemy energię z morza. I przez całą Polskę. No, to przez będzie całą ten Polskę, czerw. przez całą Polskę, a może inaczej, może zacząć oddolnie, od tego, żeby ludzie zaczęli myśleć sami o sobie i jeszcze na tym zarabiać. Jak to Waldemar Pawlak kiedyś powiedział mieć darmowego, darmowego robotnika w swoim gospodarstwie sam każdy powinien produkować energię, umożliwić mu to. Mało to. A są chętni, wielu jest takich chętnych, jeżeli mam nadmiar tej energii, to dać ją sąsiadowi Ale sprzedać ją. Tak powinno ją. być. I tak. to jest zupełnie logiczne. Tak. I dlaczego nie zrobiliście tego przez 8 lat, kiedy rządziliście, a właściwie współrządziliście, tylko mówiliście, że to trzeba sprzedawać do nie, zakładów tak, energetycznych. Tak. Zamiast od razu sąsiad sąsiadowi sprzedajemy. Myśmy energię. przyjęli taką ustawę, że 65 groszy za kilowatogodzinę i 75 przy mniejszych mocach będzie płacone temu, kto będzie sprzedawał do sieci, czyli żeby sobie zarabiał. W tej chwili trzeba iść dalej, trzeba po prostu zaproponować, bo nie zawsze jest możliwość sąsiadowi od sprzedania. Część musi być, musi trafić do sieci, ale żeby na tym też zarobić, coś minimalnie zarobić, bo ja wyręczam państwo z produkcji energii, nie muszę przesyłać, nie trzeba tej dużej sieci budować z Bałtyku na, na, na Podkarpacie. Panie Bośu, umówmy się na jedną rzecz i będzie od razu prościej, a właściwie tak. wyjaśnijmy naszym słuchaczom. Żaden zakład produkujący energię, czy nawet dystrybuujący energię, nie jest ani filantropijny, ani altruistyczny. Każdy na tym zarabia. Ale dlaczego mamy mieć monopol energetyczny. To jest bardzo dobre Dlaczego pytanie. mamy mieć monopol? Mamy czterech monopolistów w tej chwili oni dyktują warunki co. No z monopolista jest jeden. Jak już mamy czterech, to. No, powiedzmy... to, ale dogadali się i praktycznie wszyscy zafundowali Polakom podwyżkę. I dzisiaj i, i dzisiaj jest problem niesamowity, bo problem nierozwiązany I, i, i on jest trudny do rozwiązania, nie ma rozporządzeń. Wczoraj byłem w trzech samorządach, nie wiedzą, co mają dalej robić, ale to już było i, i i tutaj zaklinczowało to się. Myślmy o tym, jak przekształcać polską energetykę, jak uspołecznić polską energetykę. Jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś chce tanio budować, mało to. Myślmy, jak oszczędzać energię, bo czasami może nie trzeba 2 czy 3% więcej energii rocznie produkować, jak zakłada minister Tchórzewski, że w o 3% rocznie musi być energii. To są ogromne koszty. Dzisiaj nasza energetyka jest. Jest oparta na węglu i jeżeli jeszcze będziemy powtarzać powtarzać że 200 lat na tym węglu możemy chodzić i produkować prąd z tego węgla to może rzeczywiście taki mętlik ludziom zrobimy można bezpiecznie tanio przestępnie ten temat rozwiązywać ale to musi być konsensus polityczny między wszystkimi partiami jutro zaprosiliśmy do sejmu wszystkie partie polityczne zaprosiliśmy sektor nauki bo tam jest Wiedza bardzo duża w tym zakresie, pewne rzeczy już są wypracowane, i trzeba zacząć w tej chwili od uświadamiania, od uświadamiania. Bo dogadanie się z sektorem energetycznym wiem to z autopsji będzie bardzo, bardzo trudne i to jest bardzo trudne, ale niech to ludzie wezmą w swoje ręce. Oczywiście nie ma tutaj mowy o pozbywaniu kogoś energii, ale tą czystą energię jest potencjał, są Panie możliwości a można samorządy produkować. wiejskie Nie, przykład na nie, stawiają nie, stawiają na biogazownię? Jak najbardziej tak zwany Tylko... konik ministra yy, Tak zwany nie, tak Sawickiego. Tak. nie, nie, Zostało wybudowanych to jest jak najbardziej, jak najbardziej potrzebne, tylko musi być cały czas oprzyrządowany do tego, bo przy biogazie ten biogaz można wykorzystywać do transportu. To też jest potrzebne rozwiązanie. Autobusy mogą miejskie jeździć na biogazie, tak jak w Szwecji to wspaniale robią. Wiele autobusów w Sztokholmie jeździ na biogazie. I, i, I nikt tego nawet nie zauważa. A u nas nie można się doczekać dobrych rozwiązań. Tylko to... te biogazownie, to jest powiedzmy wynalazek, na który ja się powołuję, to jest wynalazek niemiecki, funkcjonujący w Niemczech z dobrych 15 lat. I u nas musimy już pewne etapy przeskoczyć, bo okazuje się to, co mówiłem, że te wiatraki kiedyś straszono wiatrakami, jakie to drogie, to nam rozwali sieć, będzie szarpać siecią, braknie prądu, podrożeje, podrożeje prąd. Okazuje się, że likwidujemy, bo my schodzimy z OZE, 11% mamy w tym roku, natomiast pon, prąd podrożał. I teraz pytanie, dlaczego podrożał? A może odwrotnie, dlatego że za dużo nas ten... Węgiel kosztuje. Zastanówmy się jak przyspieszyć z zejście z węgla. i Jak chcemy... pan powie górnikom tak, chłopaki, słuchajcie, przestajemy już świdrować, nie kopiemy nic, nie wydobywamy nic. Będzie tak jak ze stoczniowcami. Nie, panie redaktorze, to z ludźmi trzeba rozmawiać, nie cieszyć się z tych pióropuszy, że orkiestra górnicza gra i raz sam do roku na święto sobie pojedziemy i będziemy obiecywać podwyżki, każdy protest będziemy starali się finansowo załatwić, tylko trzeba rozmawiać praktycznie. Jeżeli ten górnik dowie się, że jego syn już nie musi, on jeszcze może, ale jego syn nie musi zjeżdżać na tysiąc czy półtora tysiąca metrów pod ziemię, bezpiecznie pracować za lep Lepsze pieniądze w białym fartuchu czasami, czy te panele fotowoltaiczne montować, czy siedzieć przy komputerze i sterować, to każdy to rozwiąże. Z w Polsce bywa różnie. Z wiatrami w Polsce bywa różnie. To nie jest problem w tej chwili. Ja akurat dzisiaj też wracam z takiej całodniowej konferencji energetycznej. Panie redaktorze to nie jest problem. też problem sztucznie wywołany. To inaczej. Problem dzików też jest sztucznie wywołany, czy nie? Problem, oh, problem dzików. Problem dzików to jest problem związany ze szkodami łowieckimi wcześniej. To był ogromny problem. Nie mogliśmy sobie z tym poradzić, z wypłatami odszkodowań. Państwo nie mogło sobie poradzić, a dzisiaj z ASF-em, bo ponad 200 ogni z ASF-u w tej chwili, nie wiem ile, ile jest czynnych, ile jest wygaszonych, ale problem nie został załatwiony. Natomiast na dzień dzisiejszy to jest, bo dzików mamy... Kilkakrotnie więcej, kilkanaście razy więcej niż potrzebuje tego ekosystem do, 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 do funkcjonowania. Panie ja zapytam wprost, czy pan poseł by znaczy nie mówię bezpośrednio, sam osobiście. Ale czy pan by dokonał tego odstrzału, czy nie. Czy znaczy odstrzału trzeba dokonywać, tylko to musi być w sposób ocywilizowany, zorganizowany, trzeba było z myśliwymi rozmawiać. Tutaj że tak powiem, podjęto decyzję arbitralnie, strzelamy do dzików, bo, bo trzeba było pokazać, że, że minister jest zdecydowanej podejmie takie działania. No przez kilka lat nie podejmowano, nie podejmowano tego było tematu. Strzał, od strzały, bo tak czy owak było, ale nie w takiej ale to, liczbie, ale, czy nie ale w takiej to minimalne, roz... minimalne. Populacja dzików cały czas rozrasta się, więc tutaj to wywołało oczywiście emocje, bo z jednej strony są rolnicy Skody Łowieckiej i ASF, bo przecież przez ASF jedna czwarta, jedna czwarta gospodarstw straciła wszystko tych hodowlanych i gdyby, I gdyby pan poseł słyszał Włodzimierza Cimoszewicza? Kojarzy Pan z całą pewnością. Tak. Który mówi tak, że lepiej wybić świnie, aniżeli strzelać do dzików. No nie, no, no my już i tak i tak o jedną czwartą mamy gospod gospodarstw hodowlanych mniej w tej chwili. Wieprzowinę sprowadzamy z zagranicy, z Belgii i jest ona tania, i tutaj też należałoby popatrzeć na regulację rynku w tym zakresie, poszukać jakichś rozwiązań, bo ze względów ekonomicznych nawet gospodarstwa e, trzeciarskie w tej chwili. Czyli mają ogromne e, kłopoty. E, tak można do każdej sprawy podchodzić, tylko że e, dziczyznę jedzą niektórzy i zabawiają się tym i mają z tego jakąś satysfakcję. zabawiają się dlatego, jedząc dziczyznę, że ona jest strasznie droga. No zdrowa mówię droga droga dziczyzna w porównaniu z tym co kupujemy w marketach to jest nieba no. ziemia jeśli chodzi o ceny ja rzadko 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 jestem z makoszem dziczyzny bo, bo, bo nie mam czasu nie mam w takich towarzystwach może okazji bywać natomiast zastanowimy się nad polskimi rolnikami my będziemy się litować nad dzikami a polskie rolnictwo będzie ginąć trzeba prowadzić selekcję trzeba wybijać z tym że w tej chwili niepotrzebnie wywołano no temu Naprawdę niepotrzebnie, bo może samo podejście, sama, sama procedura była źle przygotowana. Panie pośle, to na koniec chcę zapytać o jedną rzecz. Platforma ma swój projekt, PiS będzie miało swój projekt. Czy również IPSL złoży swój projekt ustawy dotyczący ujawnienia wynagrodzeń w nbp jeżeli jest dwa projekty, to nie ma trzeciego. Nie będziemy robić tutaj zawodów, wyścigów, bo trzeba jasno działać przy otwartej kurtynie. Społeczeństwo chce tego wiedzieć, co będziemy wyścigi robić. Nie, my jesteśmy za wspólnymi Siła Projektem. spokoju, jak to ładnie powiedzieć. Siła spokoju i chcemy jednoczyć, a nie dzielić. Nie wiem po co dzisiaj, bo wczoraj pani rzecznik mówiła, że popiera projekt Platformy, dzisiaj już następny projekt. Co to można siąść do stołu, rozmawiać. Dziwię się, że pan prezes wczoraj nie podjął takich działań, bo mógł powiedzieć, a to cały czas takie pokrętne wszystko jest i takie tłumaczenie. Ludzie chcą wiedzieć, ten, który 800 złotych czy 900 zł bierze na rękę, czy 80 tysięcy miesięcznie, to jest dużo czy mało. No. Państwo odpowiadają sobie sami. Mieczysław Kasprzak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję panie pośle. Dziękuję na wszystkim państwu.